Dzisiaj jest środa, 24 maja, Danuta Rąkawica witam i zapraszam na teledzień, w którym przygotowaliśmy. Bez nowego wicestarosty. Kłamstwo w żywe oczy. Do miejskich przedszkoli pójdzie więcej dzieci. Dzień otwarty w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym. Artur Szalpuk opuszcza szeregi PGS Kry. Specjalna sesja i kandydat z Prawa i Sprawiedliwości. Dzisiaj miał zakończyć się problem wyboru wicestarosty. Tak się nie stało. Wbrew wnioskodawcy, staroście powiatu Waldemarowi Wyczachowskiemu, radni zagłosowali przeciw kandydaturze Konrada Koca. Wynik 8 za, przeciw 15. Nikt się nie wstrzymał. Taki wynik oznacza, że przeciw kandydatowi starosty zagłosowała część Prawa i Sprawiedliwości. Protokół z ustalenia wyników głosowania w wyborach wicestarosty sporządzony na sesji w dniu 24 maja 2017 roku. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radny Karol Orymus, członek Komisji Skrutacyjnej radny Adam Baryła, członek Komisji Skrutacyjnej radny Krzysztof Iwbieluk, przepraszam. Po wyjęciu kart z urny i ich przeliczeniu stwierdza, co następuje. Liczba radnych Rady Powiatu w Bełchatowie obecnych na sali, uprawnionych do głosowania, 23 radnych. Na wicestarostę zgłoszono kandydaturę pana Konrada Koca. Liczba radnych, którym wydano karty do głosowania, 23 radnych. Liczba kart wyjętych z urny, 23 karty. Ilość kart wyjętych z urny różni się od liczby osób, którym wydano karty do głosowania, przypuszczalnie z powodu nie stwierdzono takiego. Liczba kart nieważnych – 0. Liczba głosów nieważnych – 0. Liczba głosów ważnie oddanych za wyborem kandydata – 8. Liczba głosów ważnie oddanych przeciw wyborowi kandydata – 15. Liczba głosów wstrzymujących się – 0. Wobec powyższego Komisja Skrutacyjna stwierdza, że kandydat Konrad Koc nie został wybrany na wicestarostę. Szanuję oczywiście wybór radnych powiatu bełchatowskiego. Ubolewam, że pan dr Konrad Koc nie uzyskał wymaganej ilości głosów, żeby być wicestarostą powiatu bełchatowskiego, ponieważ podtrzymuję, że jest to osoba merytorycznie przygotowana, jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości, dlatego też uważałem, że jest to osoba, która spełnia wszystkie kryteria, które predysponują go do tego, żeby być wicestarostą powiatu bełchatowskiego. Kolejnym punktem obrad był wybór na stanowisko wiceprzewodniczącego Rady. Radni wybierali spośród dwóch kandydatów, Krzysztofa Robaka z PiS i Damiana Nowaka z Platformy Obywatelskiej. To głosowanie wygrał kandydat Platformy Obywatelskiej, która w Radzie ma tylko trzech przedstawicieli. I tym razem radni PiS nie głosowali wspólnie, a wręcz część z nich musiała poprzeć kandydata PO. Protokół z ustalenia wyników głosowania w wyborach wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Bełchatowie, sporządzony na sesji w dniu 24 maja 2017 roku. Komisja Skrutacyjna w składzie. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radny Karol Orymus, członek Komisji Skrutacyjnej radny Adam Baryła, członek Komisji Skrutacyjnej radny Krzysztof Jewgiejuk. Po wyjęciu karty z urny i ich przeliczeniu stwierdza, co następuje. Liczba radnych Rady Powiatu w Bełchatowie obecnych na sali, uprawnionych do głosowania, 23 radnych. Na wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Bełchatowie zgłoszono kandydatury pana Damiana Nowaka oraz pana Krzysztofa Rybaka. Liczba radnych, którym wydano karty do głosowania, 23 radnych. Liczba kart wyjętych z urny, 23 karty. Liczba kart nieważnych – 0. Liczba głosów nieważnych – 0. Liczba głosów ważnie oddanych za wyborem poszczególnych kandydatów. Pan Damian Nowak – 13 głosów. Pan Krzysztof Rybak – 7 głosów. Liczba głosów wstrzymujących się – 2 głosy. Wobec powyższego Komisja Skrutacyjna stwierdza, że kandydat Damian Nowak został wybrany na wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Bełchatowie. Gratuluję panu Damianowi Nowakowi wyboru na wiceprzewodniczącego Rady.
a jednocześnie chciałbym podkreślić, że mamy dzisiaj do czynienia z sytuacją bez precedensu, ponieważ na wiceprzewodniczącego Rady zostaje wybrany człowiek, który jest członkiem Platformy Obywatelskiej, czy też członkiem klubu tej partii. W związku z powyższym ten wynik głosowania pozwala stwierdzić, że w powiecie bohatowskim tworzy się nowa koalicja, na razie jeszcze chyba nieformalna. Ubolewam nad tym, że również w tym biorą udział członkowie Prawa i Sprawiedliwości, którzy głosują za kandydatem Platformy Obywatelskiej. Natomiast będziemy starali się pracować dalej w takim, a nie innym układzie w Radzie Powiatu. Mam nadzieję, że nie będzie to miało większego wpływu na funkcjonowanie Rady pod kątem decyzyjnym oraz organów powiatu, jeżeli chodzi o funkcjonowanie starostwa i ich jednostek. Mamy trójkę radnych w klubie Platformy Obywatelskiej w powiecie bełchatowskim, a udało nam się osiągnąć funkcję wiceprzewodniczącego. To jest bardzo dobra informacja, też dla mieszkańców Bełchatowa, że nie tylko szyld partyjny wskazuje tam człowieka, ale być może coś innego. Czuje się pan beneficjentem pewnego konfliktu w Prawie i Sprawiedliwości, bo gdyby ta jedność w Prawie i Sprawiedliwości była, to szanse bez Prawa i Sprawiedliwości byłyby praktycznie zerowe na wybór pana na to stanowisko. Nie czuję się beneficjentem takiego konfliktu w Prawie i Sprawiedliwości. Mam nadzieję, że względy merytoryczne zaważyły na decyzji radnych. Radnym jestem od wielu, wielu lat w powiecie bełchatowskim. W Radzie Powiatu zasiadam od 2010 roku, początkowo na funkcji przewodniczącego Komisji Budżetu, w tej kadencji przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Mam nadzieję, że radni docenili moje doświadczenie samorządowe i na mnie zagłosowali, za co jestem im wdzięczny. Dzisiejsza nadzwyczajna sesja była poświęcona tylko sprawom personalnym i gdyby wyniki głosowania były po myśli wnioskodawcy, miała zakończyć trwający od ponad roku konflikt w PiS i definitywnie zakończyć pracę Grzegorza Gryczki z ziemi bełchatowskiej jako wicestarosty. Stało się inaczej. Kolejne zmiany mogą nastąpić już na kolejnej sesji, gdzie radni będą obradować nad udzieleniem absolutorium całemu zarządowi powiatu. Negatywny wynik tego głosowania będzie skutkował wnioskiem o odwołanie całego zarządu na kolejnej sesji. Wiceprezes PGM Łukasz Magin wprowadzał mieszkańców w błąd, by uniemożliwić dokonanie zmiany zarządcy. Problem dotyczy wspólnoty mieszkaniowej bloku 132 na osiedlu dolnośląskim. Mieszkańcy tego bloku rozważali zmianę zarządcy. Aby tego dokonać, poprosili dotychczasowego zarządcę, miejską spółkę PGM, o zorganizowanie w tym celu spotkania. PGM zaproponował, że zbierze oferty firm świadczących takie usługi. Rozesłał ankiety i zwołał zebranie. Otrzymaliśmy zaproszenie do złożenia oferty na administrowanie blokiem 132, ale to zaproszenie było dość szczególne, ponieważ oferta nie mogła być swobodnie sporządzona. Należało wypełnić ankietę, notabene bardzo tendencyjnie przygotowaną, i poza tym okazało się, że to nasz konkurent, czyli PGM, miałby prezentować naszą ofertę. To nielogiczne, po prostu nasz konkurent nie może nas dobrze przedstawić, bo przecież działałby wbrew swoim interesom. Więc nie skorzystaliśmy z tego zaproszenia, tym bardziej, że nie przedstawiono nam zasad konkursu ofert, co z tą ofertą się stanie. Przedstawiliśmy swoją ofertę wszystkim mieszkańcom, tak żeby każdy mógł się zapoznać, a nie tylko grupka osób obecnych na zebraniu. Oferty nie złożyła również Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa. Napisała jednak pismo, w którym protestuje przeciwko praktykom PGM-u. Wobec takiego zapisu, że jest tylko omówienie tych ofert, doszliśmy do wniosku, że takie oferty nie jesteśmy w stanie przedstawić. Może to też z tego powodu, że w formularzu ofertowym było kilka wariantów, do których mogli podejść zarządcy w różny sposób. Czyli ta stawka byłaby różna. Czy tego typu praktyka jest stosowana u zarządców? Raczej nie. Musi być jasno określone, czy składa się tylko ofertę po to, żeby złożyć i omówić, czy po to, żeby zrobić konkurs ofert i wobec wszystkich przedstawionych przez oferentów stawek wynagrodzenia za zarządzanie, podpisać później umowę z zarządem lub zarządcą.
PGM nie przewidział obecności oferentów na zebraniu, ale we wyniku interwencji mieszkańców ostatecznie wysłał zaproszenia dzień przed i w dniu zebrania. Dostaliśmy pismo na dzień przed tym zebraniem. Nie, tego samego dnia nawet. Że PGM jako zarządca zaprasza na spotkanie, już nawet nie na zebranie wspólnoty, tylko na spotkanie. Zebranie to jest poważniejsza rzecz niż spotkanie, które ma, że tak powiem, luźny przebieg. Że odbędzie się w dniu dzisiejszym o godzinie 17:00. To zostało wysłane 27 kwietnia, czyli w dzień zebrania. Samo zebranie również nie miało zwyczajnego przebiegu. Jeden z mieszkańców złożył wniosek formalny, by rozszerzyć porządek zebrania o punkt dotyczący zmiany administratora, tak by po przedstawieniu ofert konkurentów możliwe było głosowanie nad ewentualną zmianą. I tak się zaczęło. Nie wierzyłem w to, co słyszę. Będąc obecnym na zebraniu, usłyszałem, że pan wiceprezes Magin, popierany przez administratorkę, mówią mieszkańcom, że nie można wprowadzić do porządku obrad punktu o zmianie administratora, ponieważ wymagana jest obecność notariusza. Byli naprawdę przekonujący i dość wiarygodni, natomiast niestety była to nieprawda. Zwykłe kłamstwo, po prostu kłamstwo w żywe oczy, tylko po to, żeby nie wprowadzić do porządku punktu o zmianie administratora. Przepychanki słowne trwały aż 40 minut. Ostatecznie wniosek został przegłosowany. Niestety to nie koniec nieuczciwych zagrań miejskiej spółki. PGM nie złożył własnej oferty, tylko po wysłuchaniu konkurentów stwierdził, że może zmienić warunki cenowe, dopasowując się do cen konkurencji. Przy czym nie była to konkretna oferta, tylko obietnica, że postara się tak uczynić. Wszystko po to, by uniknąć głosowania. Ostatecznie do głosowania na zebraniu doszło, a w drodze indywidualnego zbierania głosów uzyskano niezbędną większość. Co prawda wspólnota podjęła uchwałę z dniem 11 maja 2017 roku, ale zmiana wejdzie w życie dopiero od stycznia 2018 roku. Niestety takie utrudnienia zawiera umowa zawarta z PGM-em. Za nami nabory do bełchatowskich przedszkoli miejskich. Jak się okazało, zapotrzebowanie na miejsca w publicznych placówkach było bardzo duże. Z tego względu powstaną dodatkowe oddziały przedszkolne. W bełchatowskich przedszkolach miejskich powstaną dodatkowe miejsca. W sumie na terenie całego miasta, w trzech strategicznych jego częściach, ma powstać 7 dodatkowych oddziałów przedszkolnych. W dwóch przypadkach mają być one umiejscowione w innych budynkach. 3 oddziały będą utworzone w przedszkolu samorządowym nr 2, a uruchomione zostaną w budynku szkoły podstawowej nr 13. 2 oddziały powstaną w przedszkolu samorządowym nr 6, jednak ulokowane będą w szkole podstawowej nr 12. 2 dodatkowe oddziały utworzone zostaną w przedszkolu samorządowym nr 9, znajdującym się w zespole szkolno-przedszkolnym nr 9. Przypomnijmy, że jeszcze niedawno rodzice dzieci z podstawówki protestowali przed przeniesieniem części klas do innego budynku, bo jak tłumaczyli urzędnicy, w budynku placówki brakowało miejsca. W specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym w Bełchatowie odbył się dzień otwarty. Od rana w placówce atrakcji nie brakowało, a przygotowano jej nie tylko dla uczniów, ale i dla rodziców i przybyłych gości. To był intensywny i ciekawy dzień w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym w Bełchatowie. Warsztaty terapii dźwiękiem, kącik warcobowo-szachowy, prezentacja kwiatowa szkolnych ogrodników, zabawa i pokaz baniek mydlanych oraz warsztaty rzeźbiarskie to tylko część atrakcji, jaka czekała dzisiaj na uczniów ośrodka i zaproszonych gości. Wszystko to z okazji dnia otwartego. Wydarzenie rozpoczęło się od przedstawienia Pali się, które przygotowali uczniowie koła teatralnego specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego wspólnie z nauczycielami. Takim bardzo ważnym i myślę, że bardzo atrakcyjnym punktem dnia otwartego jest przegląd twórczości artystycznej, gdzie młodzi artyści z naszej placówki, ale nie tylko, mogą zaprezentować swoje umiejętności recytatorskie, muzyczne i inne, w zależności od tego, jakie prezentują tutaj talenty i zainteresowania.
Myślę, że też bardzo ciekawym punktem dnia otwartego w naszej placówce są zabawy, które przygotowali strażacy. Uczniowie mogą brać udział w różnych zabawach sprawnościowych, mogą dotknąć, mogą wspólnie ze strażakiem używać sprzętu strażackiego. Myślę, że to będzie bardzo ciekawe dla naszych uczniów, ale też i uczniów, którzy przyszli z innych placówek. Dzień otwarty to wielkie święto, jeśli chodzi o naszą placówkę. Także tutaj ogromne zaangażowanie nauczycieli, ale również rodziców, którzy bardzo chętnie wspierają nas w tych działaniach i którzy nam tutaj pomagają. Jest to praca, która nam sprawia dużo radości, satysfakcji, więc robimy to z ogromną przyjemnością. Na sam koniec rozegrano mecz towarzyski pomiędzy kadrą CKP-u a uczniami Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Grupa teatralna BAT PKP oraz Miejskie Centrum Kultury w Bełchatowie mają ciekawą propozycję dla tych, którzy chcą zajrzeć odrobinę za kulisy i podpatrzeć, jak tworzy się w teatrze i przygotowuje się sztukę. W sobotę 27 maja o godzinie 17 w sali teatralno-widowiskowej MCK PGE Giganty Mocy odbędzie się premiera spektaklu Próby, który uchyli rąbka tajemnicy przygotowań do sztuki. Widz będzie mógł ocenić, gdzie tak naprawdę powstaje sztuka teatru, na próbach czy podczas gotowego już spektaklu. Bilety w cenie 8 zł są do nabycia w kasie MCK PGE Giganty Mocy oraz na stronie internetowej Miejskiego Centrum Kultury. Siatkarski okres transferowy w pełni, także i w PGS Krze. Do tej pory bełchatowski klub pozyskał 2 nowych zawodników. Wiadomo także, że w nowym sezonie nie zagra w nim Artur Szalpuk. Klub poinformował dzisiaj o jego odejściu. Artur Szalpuk do PGS Krze trafił przed ostatnim sezonem i to z bełchatowskim zespołem zadebiutował w Lidze Mistrzów i zdobył swój pierwszy medal Mistrzostw Polski. W ubiegłym sezonie Plus Ligi były już przyjmujący bełchatowian, wystąpił w 29 meczach, zdobywając w nich 199 punktów. Wiadomo już, że w przyszłym sezonie młody reprezentant Polski zagra w Lotosie Treflu Gdańsk. Bramkarze PGE GKS-u mają nowego trenera. Jest nim Paweł Rąpa, który zastąpi Sebastiana Łukiewicza. Nowy szkoleniowiec, który wcześniej współprowadził testy wydolności fizycznej brunatnych, ma również służyć swoją wiedzą w szerszym zakresie. Dotychczasowy szkoleniowiec bełchatowskich golkiperów uszkodził ścięgno Achillesa, przeszedł operację i czeka go kilkumiesięczna rehabilitacja. Nowy trener bramkarzy ma za sobą już pierwsze treningi, a w bełchatowskim klubie ma pozostać co najmniej do końca obecnego sezonu. W Łomiankach odbył się Paradance Sport Polish Open, czyli 19. Mistrzostwa Polski w tańcu na wózkach. Mimo że turniej zaliczany był do krajowego czempionatu, zawody miały charakter międzynarodowy i do Łomianek przyjechali reprezentanci kilkunastu krajów. Do bardzo udanych zawody zaliczyć mogą członkowie działającego przy Miejskim Centrum Kultury Studia Tańca Szałański. Pierwsze miejsce w kategorii solo zajęła Julia, natomiast drugie miejsce w kategorii par wywalczyli Maria Wójcik i Arkadiusz Kuśmierek. Natomiast bardzo dobre piąte miejsce w kategorii par zdobyli Kinga Kiejnik z Arkadiuszem Kuśmierkiem. Udanego występu wszystkim tancerzom gratulujemy. To już wszystko na dzisiaj. Ja jeszcze po tyle dniu zapraszam na relację z rozdania nagród Orły Polskiego Samorządu, którego laureatem była gmina Bełchatów. Dobranoc.